środę, 30 listopada, w Kozienickim Domu Seniora odbyła się debata społeczna skierowana do organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Rola organizacji pozarządowych stale rośnie. Dlatego postanowiliśmy zorganizować debatę wspólnie z gminą Kozienice, Centrum Usług Społecznych oraz Stowarzyszeniem Radomskim. Po to, aby się troszeczkę poznać, wymienić swoje doświadczenia, to, co mamy do zaoferowania od siebie, co stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mają do zaoferowania nam. Organizacji pozarządowych na terenie gminy Kozienice jest bardzo dużo. One bardzo prężnie działają i również gmina Kozienica bardzo aktywnie wspiera te organizacje pozarządowe. Dlatego dzisiaj chcieliśmy sobie o tym wszystkim porozmawiać. W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, w tym m.in. dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Martyna Okrój i przedstawicielka starostwa zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi Iwona Śmietanka, a także dyrektor Centrum Usług Społecznych Ewa Wysocka oraz kierownicy jednostek gminnych Marlena Sankowska z warsztatu terapii zajęciowej, Anna Kwaśnik ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Aleksandra Majcher-Wójcik z Domu Senior Plus, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, w tym pierwszej w regionie spółdzielni socjalnej Przystanek Kozienice. Ta debata jest częścią projektu, który my realizujemy jako Fundacja Radomskie, projektu Radomskie PSS. Ten projekt ma w ogóle na celu właśnie taką integrację różnych organizacji pozarządowych między sobą, żeby oni się poznawali, ale też, żeby dali się poznać jednostkom samorządu terytorialnego. Projekt Fundacji Radomskiej jest realizowany w całym subregionie na terenie 7 powiatów, w tym także w Kozienicach. Ma on na celu diagnozowanie potrzeb zarówno organizacji pozarządowych, jak i mieszkańców. Będziemy tutaj debatować, właściwie rozmawiać o tym, jak postrzegamy, jak organizacje pozarządowe, bądź też liderzy społeczni postrzegają współpracę z samorządem, ale też jak samorząd postrzega współpracę z organizacjami pozarządowymi, jakie są oczekiwania wobec organizacji pozarządowych, ale też jakie oczekiwania mają organizacje pozarządowe wobec samorządu lokalnego. Po COVID-zie organizacje pozarządowe na nowo się odbudowywują, jakby też środki finansowe są trochę inaczej przeznaczane, bo jakby inne są potrzeby organizacji. I też tutaj trochę się spotykamy, żeby te potrzeby wybrzmiały na nowo. Spotkanie poprowadzili Monika Makowiecka i Konrad Budzyński. Mowa była o zakresie działalności poszczególnych organizacji pozarządowych na naszym terenie, wsparciu pozyskiwanym od gminy Kozienice, czy o działaniach władz samorządowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców w sferze społecznej, czego przykładem jest przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, utworzenie Dziennego Domu Senior Plus, Środowiskowego Domu Samopomocy czy Spółdzielni Socjalnej. Dyskusja dotyczyła też potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych.